Ponad 350 osób wzięło udział w czwartej edycji biegu Tropem Wilczym w Tarnobrzegu. Symboliczny dystans 1963 metrów biegacze pokonywali na terenach zielonych nad Wisłą. Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Patriotyczne Tarnobrzeg. Bieg ten organizowany jest przy okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, obchodzonego 1 marca. W tym roku pogoda dopisała, sprzyjała aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Chętnych do biegu zatem nie brakowało. Powiem szczerze, że tak rok temu się zastanawiałem, czy będziemy w stanie przebić te 230-40 osób. Dzisiaj mam ponad 300 osób zapisanych, przy czym wiemy, że też już dzwonili do mnie ludzie wczoraj, przedwczoraj, którzy nie mieli pakietów startowych, ale powiedzieli, że tak przyjdą, pobiegną. Także myślę, że nawet około 350 osób dzisiaj będzie tutaj biegło. Są zwykli mieszkańcy, co więcej, są mieszkańcy, którzy przyjeżdżają z Mielca, nawet z Polski przyjeżdżają, bo jak dzwonili, to z nimi rozmawiałem. Podoba im się nasza organizacja i dlatego po prostu tutaj do nas przyjeżdżają na bieg Wilczym Tropem. Przede wszystkim też jak organizujemy bieg, to stawiamy na to, żeby to był taki bieg całymi rodzinami. Są dorośli, dzieci, młodzież, także cały przekrój społeczeństwa, a najbardziej cieszymy się z dzieci, bo wiadomo, to jest żywa lekcja historii. Po raz drugi na linii startu biegu Tropem Wilczym w Tarnobrzegu licznie stanęli reprezentanci 18 Pułku Artylerii Nowa Dęba. Żołnierzy w ubiegłym roku było nas troszkę mniej, w dniu dzisiejszym już jest ponad 50 osób. Szczególnie właśnie dla nas, dla żołnierzy, jest to naprawdę bardzo ważna uroczystość. Chcemy przede wszystkim upamiętnić bohaterów, żołnierzy niezłomnych, właśnie poprzez uczestnictwo w tym biegu. 1963 metry, symboliczny dystans nawiązujący do daty śmierci ostatniego żołnierza podziemnego wojska antykomunistycznego, pokonali wszyscy śmiałkowie. Na mecie czekały na nich medale i żołnierska grochówka.